Cześć. Cześć. Hej, hej. Dzień dobry. Tym razem wybraliśmy się do Muzeum Iluzji w Krakowie na ulicy Straszewskiego 15. Zaraz za Radisonem i przy restauracji Biała Róża chyba. Tak. Mhm. Jest praktycznie z widokiem na Wawel. Ale już wracając do samego Muzeum Iluzji. Pierwszym takim pozytywnym zaskoczeniem dla nas było to, że już następnie nas poinformowali, że możemy kręcić, możemy robić zdjęć, ile można, nam się żywnie można podoba. Dotykać, można tak, sprawdzać, pytać. Całe muzeum jest praktycznie rzecz biorąc interaktywne. Właśnie tak jak Agnieszka wspomniała, można dotykać, macać, obracać. No praktycznie wszystko to, co jest na wystawie, można spokojnie używać. Całe muzeum jest podzielone na kilka stref tematycznych. Począwszy od średniowiecznych, tak dobrze mówię? Tak, tak. Iluzji przez iluzje optyczne, iluzje zabawy światłem. Tak. Także jest tego całkiem sporo. No ale może po kolei. Od najmłodszego. No dobra, od najmłodszego. Dobrze, Kuba. Kubuś. No? To było dla mnie najlepsze? Mhm. No. Kula plazmowa. Kula plazmowa, kula tak. Plazmowa, fantastyczna tak. Sprawa. I do dzisiaj ją chcę. jak się przytrzyma palec przez, nie wiem, po 6 sekund, to będzie śmiercić. A jak się przyłoży całą rękę, to zobacz, taka mniej jest energii, a jak się odłoży całą rękę, a jak przyłoży się czoło... Czad. Wszyscy mieli dobry ubaw właśnie przy kuli plazmowej. Przyłóż sobie tutaj jedną rękę, jedna osoba, okej? Teraz dotknij tak trochę tutaj delikatnie ręce. Okej, zabierz palce i tak delikatnie czułeś. Poczułeś coś? Okej. Coś czułem. Świetnym elementem były na pewno, w średniowiecznym przynajmniej, te zabawki takie okrągłe. A, to co robiłam zdjęcia, te ruchomy, latający smok. Latający smok, no. skacząca małpka na lwie. Tak. Im szybciej obracałaś, powstawał z tego film. Również fajnym efektem perspektywa z tymi z tymi biało-żółtymi tak, na samym początku, dwa elementy. Dwa takie elementy, jeden biały, drugi żółty, które ustawione jedno nad drugim sprawiało wrażenie, że jedno jest większe od drugiego. A były miały taki sam rozmiar. A najlepsze jest to, że miały ten sam rozmiar, ponieważ sprawdziliśmy, nałożyliśmy jedno na drugie i pasowało jak ulał. No właśnie, i to jest... Położyć jedno na drugie, sprawdzić, co rozmiar. To nie daje. Iluzje optyczne. Iluzje optyczne. Była rzeźba i dopiero na ścianie, na cieniu było widać, tak, co tak naprawdę przedstawia. Za pomocą światła, co tak naprawdę przedstawia. Tak samo ta waza. Z twarzą. Tak. Wygląda jak nie tyle waza, tylko jak kielich. Ale jak zrobicie kilka kroków w tył, staniecie naprzeciw tego kielicha, po obydwu stronach jest kształt dwóch twarzy, profilami zwróconymi do siebie. No, kapitalna sprawa. Tak jest. Kształt wazy jest tak zrobiony, że na bokach widzi dwa profile, dwie twarze. To faktycznie, no. Ale hecha. Świetne. Aha.
Tak samo jak był z tymi piórkami, pamiętacie? Tak, te co się ruszają powoli. Też świetna sprawa jest. A pod światłem są jak... Jest pokazane, jak pod wpływem światła może zmienić się ruch. Ruch, który jest widziany przez oko. Tak samo jak się przyświeci, to ponoć się ruszają szybciej. Widzisz? Mhm. No. Boże! O! Super! Kapitalna sprawa. Ok. Tak samo jak malowanie światłem było epickie. Malowanie światłem. Malowanie światłem, tak, na ścianie. Te trójwymiarowe obrazy na filmie czy na zdjęciach nie ma takiego efektu, jak jest na żywo. Podchodzicie do obrazu i macie wrażenie, że można tego dotknąć, tak? Dotknąć, nie mając żadnych okularów, nic. Tak samo zależy od tego, w którym punkcie staniecie. Obraz potrafi się zmienić, tak samo jak było tak. Z tym drzewem na górze. Drzewem. Cztery pory roku. Cztery pory roku. Albo... Jeden obraz i w zależności od której strony stanęliśmy, taka była pora roku. Na dole. Pora roku. Na dole też przy tych trójwymiarowych był przecież, z jednej strony był wąż, jak stanąłeś z drugiej strony była róża. Mhm. Albo to z tym wilkiem i owcą. Tak. Gdzie jedno było na tle chyba czerwonym, a drugie chyba na niebieskim bodajże. Tak. No, wilk chyba był na czerwonym, owca była na niebieskim. Tak. Albo na odwrót. I w zależności przez który kolor się patrzyło, taki obraz się pojawiał. Także no, bardzo ciekawa sprawa. Tak. Genialnym też było kran z wodą. Tak. Jak się robi? Ogródek. Zobaczcie na zdjęciach. Zobaczcie na zdjęcia, możecie zobaczyć na filmie też. Jak woda leje się z kranu, który nie wychodzi ze ściany. Jest. No. Wygląda, jakby był zawieszony w powietrzu. No, tak jakby woda po prostu, ten strumień wody podtrzymywał kran, a nie na odwrót. Ale nie mówmy. Wszystkiego. No nie będziemy mówić wszystkiego. Nie mówmy wszystkiego, powiedzieliśmy te najciekawsze. Max, aha, tobie się podobało co najbardziej? Mi się najbardziej podobało, że się wkładało głowę do takiej kostki. Właśnie. Aha, I tam tak, był nieskończony, tak. Nieskończony wymiar. Tak. Tak, bo lustrami i neonami wykończony środek. I efekt takiej głębi, prawda, tak, na tej zasadzie, tak, no, także faktycznie też koniecznie też musicie fajna, odwiedzić to muzeum i jak będziecie w Krakowie. Było tam jeszcze bardzo... Będziecie w Krakowie. Było tam jeszcze bardzo dużo atrakcji, których faktycznie nie będziemy w tym momencie opowiadać. No powiemy wszystko i nie będą Nie spoilerej! Na końcu filmu to puścimy taką krótką... relację. Krótką relację taką wraz z muzyczką, abyście mogli zobaczyć takie krótkie urywki, co was tam może spotkać. Także oglądajcie do końca. Warto, naprawdę warto pójść. A my śmigamy na następną przygodę. Yeah. Do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć. Pa. Do zobaczenia. Dobra.